Witam Was serdecznie. Nazywam się Urszula Wolska i to jest mój kanał YouTube. Chciałabym wytłumaczyć, dlaczego powinniście zrobić ze mną lekcję. Mam 53 lata, 43 lata już tańczę, bo jak miałam 10 lat, poszłam do Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie i tam zaczęłam tą szkołę i całą moją karierę. Oczywiście w trakcie szkoły wszystko poszło dobrze, dopóki w 14 roku nie znaleźli mi bardzo poważnego skrzyżowania kręgosłupa litera S, kręgosłup, i oprócz tego jeszcze cały biodra przestawione i cały kręgosłup jest też obrócony kompletnie. Więc zaczęły się też poważne problemy. Okej, ale mając 14 lat wysłano mnie do rehabilitacji i poszłam do przodu. Potem zaczęłam jeździć po świecie jako tancerka profesjonalna i byłam też choreografką i bardzo dużo pracowałam wszędzie. I potem powoli weszłam do świata, gdzie zaczęłam też uczyć moich lekcji i do klubów sportowych, aerobiku i różnych stylów. Zdrowie coraz bardziej się pogarszało. Coraz bardziej miałam bólów wszędzie, w kręgosłupie, w biodrach, w kolanach, w ramionach, w szyi. Więc zaczęłam powoli chodzić i robić wszystkie badania. Chodziłam do ortopedy, chodziłam do wszystkich lekarzy, zrobiłam wszystkie rezonanse, wszystkiego. Okazało się, że oczywiście mam bardzo poważne skrzywienie kręgosłupa, potem mam bardzo dużo przepuklin, potem mam artrozę i bardzo problemy z kolanami, z szyją i z ramionami. Więc zaczęłam chodzić do wszystkich specjalistów, wszystkich, do kogo mogłam, do osteopatów, do wszystkich, cokolwiek, co było na świecie, wszędzie poszłam i zaczęłam się leczyć, powiedzmy tak, technicznie. Nie, pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy. Wszystkie te rezonanse wzięłam z sobą, pokazywałam wszystkim ludziom i każdy zawsze mi czymś pomagał. 10 razy przychodziłam robić to, 20 razy przychodziłam to. Przez jakiś czas było dobrze, ale niestety problemy zawsze wracały. Potem poznałam świat oddychania i medytacji. Zrobiłam szkołę za darmo. Jest taka szkoła tutaj, gdzie ja mieszkam, za darmo, medytacji. I okazało się, że odkryłam, przynajmniej dla mnie to było bardzo ważne, że powinnam zacząć najpierw zastanawiać się i uczyć umysł, ok? Rozluźnić się, oddychać, przestać żyć okropnym życiem, jakie miałam, bo miałam bardzo dużo problemów też. I zaczęłam to robić. Zaczęłam to wstawiać do moich lekcji. Zaczęłam oddychać w trakcie mojego stretchingu, to znaczy rozciągania ciała, mięśni całego ciała. Zaczęłam robić te ćwiczenia razem z oddychaniem. Zaczęłam uczyć się sama w trakcie moich lekcji oddychać nosem i ustami. Zaczęłam wchodzić do mojego ciała i zaczęłam go poznawać w trakcie wszystkich moich ćwiczeń. Okazało się, że sytuacja powoli się zmieniała. Było coraz lepiej. Potem zaczęłam się uczyć jeszcze bardziej. Zaczęłam chodzić do ludzi, którzy robią kwiaty Bacha. Chodziłam do ludzi, którzy mi robili shiatsu. I zaczęłam powoli wchodzić do tego świata. Oczywiście mam 53 lata, jestem tancerką, więc moje kości, moje mięśnie i moje ciało tak jakby miało 70 lat, jest tak zużywane, bo ja pracuję w klubach sportowych 6-8 godzin dziennie. Co się okazało, że jak wzięłam te wszystkie dokumenty, zebrałam te wszystkie rezonanse, wszystkiego, kręgosłupa, szyi, ramion, biodr i kolan, poszłam do lekarza sądowego, bo tego potrzebowałam w moim okresie mojego życia i okazało się, że dał mi 70% inwalidztwa. Więc powiedziano mi, że powinnam skoczyć na wózku inwalidzkim. Oczywiście to było niemożliwe i zaczęłam własna gimnastyka. Zaczęłam sama się uczyć na moim ciele. Dlatego Wam to tłumaczę, żebyście zrozumieli, że wszystkie moje lekcje, które znajdziecie tutaj na tym kanale,
kanale YouTube moim, są wszystkie zrobione na moim ciele, na moich problemach, na moim kręgosłupie, na mojej szyi, na moich biodrach, na moich nogach, na moich kolanach. Ja to wszystko czuję, ja to wszystko przekazuję ludziom, uczę ludziom przede wszystkim. Jak przychodzą do mnie na kursy, to pierwsza podstawa rzeczy, muszą o tym wiedzieć, że muszą być pozytywni, że przychodzą po to, żeby mieć energię pozytywną, bo to jest podstawa. Dla mnie to jest podstawa. Osoba, która się boi, osoba, która cierpi, osoba, która narzeka, nie może mieć wyników, moim zdaniem. Jak osoba, która do mnie przychodzi, musi być szczęśliwa, musi być pozytywna i musi robić to, co może. Pierwsza rzecz podstawowa, którą ja uczę, to jest oddychanie, nos i usta. Bo to jest jedyna prosta technika, która nas uczy, jak rozluźnić umysł. Jak jest umysł rozluźniony, potrafimy wejść do ciała i potrafimy je posłuchać. W każdej pozycji, jak my pracujemy, ciało rozmawia z nami. Jak przesadzamy, rozmawia z nami. I w tym momencie, jak przesadzamy, robimy o wiele mniej. Ale nigdy się nie zatrzymujemy. Codziennie idziemy do przodu. Nie mamy żadnych oczekiwań, żadnych. Robimy gimnastykę i jesteśmy przekonani, że ona dla nas jest najlepsza. Ale to wszystko wychodzi od umysłu. Ciało nie jest na pierwszym miejscu, moim zdaniem. Na pierwszym miejscu jest umysł. To jest podstawowa rzecz dla mnie. Dlatego wszystkie lekcje, które ja Wam pokazuję, lekcje, które ja robię, są na takim ciele chorym. Ale ja sobie bardzo dobrze zdaję sprawę, że ja nie mogę zlikwidować mojego skrzyżowania kręgosłupa, nie mogę zlikwidować przepukliń, nie mogę zlikwidować artrozy, ale wiem, bo to robię, mogę żyć bez bólów, bo ja już to robię. Ja już to robię i to już przekazuję. Chcę pomóc jak najwięcej ludziom jak najwięcej chcę pomóc, żeby oni potrafili zrozumieć, że istnieją na tym świecie style osoby, które naprawdę pracują nad swoim ciele, które jest chore, tak jak ja się nauczyłam od takich ludzi. Ja szukam ludzi, którzy naprawdę, tak jak pan Pilates, on wymyślił swój styl na chorym ciele. Tak samo jak pani Kalan, Amerykanka w latach 80. wymyśliła kalanetika, ale ona była w bardzo, 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 bardzo problemach zdrowotnych, bardzo, bardzo poważnych. I ja to samo. Ja mam to samo. Ja jestem instruktorką, która podstawową rzeczą jest dla mnie to jest energia pozytywna, rozluźnić umysł i wejść do naszego ciała. Wszystko jest możliwe. Nie trzeba mieć oczekiwania. Trzeba się powoli wszystkiego nauczyć. Pierwsza rzecz to jest oddychanie. To jest bardzo ważna sprawa. Na początku są jakieś małe problemy. Potem oddychanie nosem i ustami jest wspaniałe. Jest niesamowita energia. Ciało zupełnie inaczej pracuje. Ciało zupełnie inaczej reaguje. Więc wszystkie moje lekcje, które Wy widzicie, które ze mną robicie, które będziecie ze mną robić, a one będzie ich coraz więcej, więc serdecznie Was zapraszam na zapisanie się na mój kanał, bo jak się zapisacie na mój kanał, automatycznie wszystkie moje lekcje będą Wam przychodzić. Oczywiście czekam na Wasze odpowiedzi, o Wasze komentarze na każdym filmie i oczywiście podzielenie się i podstawą, a i like, jak możecie wstawić, jak Wam się film podoba. Serdecznie Was zapraszam, serdecznie Wam dziękuję i czekam na Was.